W najnowszym dwutygodniku nowe info. Park Kaczyńskich w Tychach będzie droższy niż przewidywano. Komunistyczna praktyka samokrytyki ciągle żywa. Piłkarze GKS-u Tychy pokajali się za złą grę. Tylko ile kosztowało to podatników? Henryk B., pełniący funkcję prezesa Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, oskarżony za jazdę po spożyciu alkoholu. Wkrótce reaktywacja szkoły podstawowej nr 21. Jest już gotowy projekt. I historia o tym, jak dwie rodziny polskie z Brześć spod Pszczyny uratowały z marszu śmierci węgierską Żydówkę Olgę. Ona zaś z kolei w Oświęcimiu była świadkiem zbrodni doktora Mengele. Zapraszam do lektury. Jarosław Jędrysik, redaktor naczelny.